Od naszego internauty otrzymaliśmy informację o tym, że pali się jakiś budynek po zachodniej stronie portu w Ustce. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że pali się budynek byłej lodowni firmy Korab. W tej chwili sytuacja jest już opanowana, na szczęście nie ma żadnych rannych osób. Od strażaków dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zapruszenie ognia przez pracowników firmy, którzy wycinają złom z budynku. Działania są o tyle trudne, że w obiekcie prowadzone były prace rozbiórkowe i zapruszono ogień i ogień się dostał do silosu. Co prawda silos jest w tej chwili pusty, natomiast rura silosu jest obłożona materiałami izolacyjnymi w postaci styropianu, folii, a również drewna i to się zaczęło palić. W tej chwili działania polegają na podaniu dwóch prądów gaśniczych do wewnątrz tych silosów. Na drugiej kondygnacji obiektu nie możemy się dostać pośrednio między pierwszą a drugą kondygnacją z tego względu, że nie ma fizycznej możliwości dotarcia tam. Działania prowadzone są tylko od drugiej kondygnacji, zalewanie tego wszystkiego z góry i obserwujemy, już widać w tym momencie, że zdecydowanie intensywność pożaru zmalała, ale będziemy próbować jakoś jeszcze innymi sposobami dostać do tego silosu, żeby to dogasić do końca. No tak jak mówiłem, najprawdopodobniej podczas prac rozbiórkowych, czyli prac spawalniczych, no doszło do zapruszenia po prostu ognia i jakaś iskra przedostała się do tego silosu, a konkretnie do tej izolacji rury silosowej.